Erev Shabbes. Podczas dni Beina Metzorin, czyli okresu pomiędzy 17 Tamuz i 9 Av, podczas którego pokojemy naszą świątynię, nie mamy pewne restrykcje według halachy. Zachowujemy zwyczaje żałobników, żeby pokazać naszą żałobę po zburzeniu świątyni. Wiadomo, nie strzyżemy się, nie pijemy wina podczas 9 dni, ani nie jemy mięsa, nie organizujemy wesel. Te wszystkie rzeczy mają podkreślić smutny charakter sytuacji. Nie ma to jednak miejsca w Szabas. W Szabas trzeba się radować, nie wolno w nie pościć i dlatego wtedy jemy mięso, pijemy wino i jest to nawet napisane w halasze, że trzeba dodać, wzmocnić ideę radowania się w te szabaty po to, żeby nie było jakiegokolwiek poznania, pozoru, że żałoba z tygodnia Uchowaj Boże mogłaby wpłynąć na Szabas. Dlaczego tak jest i dlaczego trzeba dodać? Po pierwsze trzeba powiedzieć, że szabat symbolizuje dni przyszłego świata. Tak jest napisane w Gemarze, traktat Tainis mówi, że przyszły świat jest Mein, że to jest podobne do czego, do dnia Shekulo Shabbat, który jest cały szabatem, cały bez żadnego, bez żadnych rzeczy, które nie są związane z kluszą, ze świętością. I to jest pierwsza przyczyna. Co więcej, wiemy, że tak naprawdę mamy zasadę w Halasze, że Sejsra Romnosliwność, ktoś, kto burzy po to, żeby odbudować, wiadomo, że nowy dom będzie ładniejszy i piękniejszy, pełniejszy od pierwszego. Tak samo tutaj. Nie ma żadnej przyczyny, dla której Hashem miałby zrobić golus, jak nie tylko po to, by zrobić z niego coś lepszego. Bajsa, czyli trzecią świątynię, która będzie stała na wieki wieków. I to dlatego właśnie w ten szabat podczas 3 tygodni, które reprezentują już przyszły świat, nie może być żadnego związku z żałobą. Bo wiemy, że trzecia świątynia będzie stała na wieki wieków, bo nie będzie już zburzona. I tak samo, szczególnie ważne tutaj jest to, że Shulchan Aruch mówi, że można zrobić w szabat podczas 3 tygodni, nawet kiedy wypada w Tisza B'Av, sołdę jak Szlomo Amelech, tak szeroką jak Król Salomon, bo wiemy, że czasy Króla Salomona były podobne do czasów przyszłego świata. Także obyśmy o tym pamiętali zawsze i obyśmy się już niedługo spotkali w trzecim Beis HaMikdash Kol Shabbos.